Jestem teraz w niezłym szambie, ale mam nadzieję, że czujesz się szczęśliwa. Przesyłam ci wszystko, co mam, to przypomina mi o tobie. Teraz należysz do innego mężczyzny. Życzę wam szczęścia, a ja nigdy więcej nie pojawię się w twoim życiu. 24 grudnia 1991 roku, w święta Bożego Narodzenia. Na świat przychodzi ukochane dziecko, córka Sue i Clive'a, Alice. Nie była jedynaczką, miała dwójkę starszego rodzeństwa, Nika i Emmę, a jakiś czas później na świat przyszedł najmłodszy brat Patrick. Wychowywali się w małej spokojnej wiosce, w Wielkiej Brytanii, w Turlangton. Alice była zawsze uśmiechnięta, wulkan energii potrafiła wywoływać uśmiech na twarzach swoich najbliższych, Niezależnie od sytuacji, miała dobre serce, chciała wspierać i pocieszać każdego, gdy tylko widziała, że coś jest nie tak. Była towarzyska, przez co miała sporo znajomych i kilka przyjaciółek. W szkole okazało się, że jest artystyczną duszą, brała udział w wielu spektaklach, śpiewała na szkolnych koncertach, a nawet w wieku dziewięciu lat prowadziła karaoke podczas imprez dla dzieci, rodzice byli z niej bardzo dumni. W wieku 18 lat rozpoczęła studia na uniwersytecie Norwambria, daleko od domu, bo szkoła była oddalona o około 300 kilometrów, ale nie bez powodu wybrała tamto miejsce. W wieku 11 lat Alice odkryła szermierkę i szybko stała się częścią jej życia. Jej ulubioną bronią była szpada i wielokrotnie reprezentowała swoje rodzinne hrabstwo Leicestershire. Właśnie na uniwersytecie w Northumbria znajdowała się renomowana drużyna szermierki i tam Alice została kapitanem klubu, a jej największym osiągnięciem było zwycięstwo podczas Leeds Open w 2012 roku. W 2014 roku ukończyła studia. Na początku dorabiała w barze, a później rozpoczęła pracę w brytyjskiej firmie Sky w Newcastle. Przeprowadziła się do mieszkania w Gateshead pokochała to miasto, pokochała swoje nowe mieszkanie. Jednak trochę tęskniła za bliskimi, bo była z nimi bardzo zżyta. Dlatego później, gdy już dzieciaki dorosły i każdy poszedł w swoją stronę, rodzina założyła grupę w aplikacji WhatsApp, by mogli razem rozmawiać na wideo czy pisać wiadomości. Alice podczas tych rozmów wydawała się taka szczęśliwa, była dumna ze swojego życia. Uwielbiała dokuczać rodzicom i rodzeństwu, zawsze znalazła jakiś dobry powód, by zrobić jakiś żart. Po rozpoczęciu nowej pracy chwaliła się swojej mamie, jaki ma świetny kontakt z ludźmi, jak dobrze każdy ją traktuje. Wspominała, że to jest coś, co chce w życiu robić i daje jej szczęście. Oczywiście oprócz znajomych z pracy Alice miała przyjaciółki poznane w szkole średniej lub na studiach. Dziewczyny często udostępniały zdjęcia na swoich mediach społecznościowych. Zazwyczaj były to zdjęcia z imprez, gdy tańczyły i świetnie się bawiły. Chciałyby ludzie widzieli, co się u nich dzieje, i może trochę zazdrościli, że wszystko układa się tak dobrze, że tak świetnie się bawią. W październiku 2015 roku Alice i jej przyjaciółka Jen zdecydowały się polecić na Sri Lankę. Jen wspominała, że był to ich pierwszy taki prawdziwy wspólny wypad, więc były bardzo podekscytowane. Tak jak mówiłam, robiły zdjęcia, nagrywały filmiki, jeszcze będąc na lotnisku, dodały coś do sieci. Posypały się lajki i komentarze życzące miłej podróży, udanych wakacji. Pojawił się też komentarz od pewnego chłopaka, znajomego Jen, a raczej znajomej jej koleżanki, która opowiadała jej o nim, że jest dobrym kumplem ze studiów. Ta koleżanka uważała go za spoko gościa, miłego, uprzejmego. Kilka dni później, gdy przebywały już na Sri Lance, Jen otrzymała wiadomość prywatną o treści Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, dopisując, że jej przyjaciółka wygląda ekstra i że jest śliczną dziewczyną. Alice bardzo się ucieszyła na ten komplement od nieznajomego. Była wolna, więc chciała zobaczyć, jak wygląda Harry, bo tak miał na imię ten chłopak. Jen trochę jej o nim opowiedziała, tyle co wiedziała od koleżanki, pokazała jej zdjęcia, i Alice pomyślała, czemu nie, przecież jestem wolna. Para zaczęła ze sobą pisać, wszystko wydawało się takie idealne. On przystojny, żołnierz, pracujący w armii. Wówczas przebywał w Afganistanie i nie miał możliwości spotkać się z Alice, ale cały czas mieli kontakt na messengerze czy na Whatsappie. Rozmawiali niemal bez przerwy, Alice była nim zauroczona, zachwycona. Marzyła o tym, by jak najszybciej się spotkali twarzą w twarz. Swoim przyjaciółkom opowiadała, że znalazła bratnią duszę. I w styczniu 2016 roku doszło do wyczekiwanego spotkania. Harry przejechał do jej mieszkania, spędzili ze sobą dwa tygodnie, w sumie tydzień u niej i tydzień u niego. Po tym czasie Alice już kompletnie straciła głowę dla ukochanego, nie brakowało wiadomości w stylu: Kocham cię, jesteś dla mnie wszystkim, zawsze będziemy razem. Swojej mamie powiedziała: mamo to chyba ten jedyny. Alice miała plany i marzenia: chciała założyć rodzinę, być żoną i matką. Jej tata nie rozumiał tego, że ich związek tak naprawdę rozpoczął się w internecie, nie rozumiał jak można być razem, zakochać się i nigdy się nie widzieć. Nie oceniał jednak swojej ukochanej córki, skoro ona była szczęśliwa, to on też. Harry po dwóch tygodniach z Alice wrócił do Afganistanu, tam dokończył swoją służbę, która trwała jeszcze dwa miesiące, a po jej zakończeniu wrócił na dobre. Mieszkał dwie i pół godziny od Gateshead, wszystko było jak w bajce. Do pewnego momentu. Krótko po jego powrocie do Wielkiej Brytanii Alice zaczęła się zmieniać. W szczególności zmiany zauważyli jej przyjaciele i współlokatorka, bo dziewczyna nie mieszkała sama, no i przede wszystkim zauważyli to rodzice. Uśmiech zniknął z jej twarzy, z pozytywnej wariatki, stała się opryskliwa, wszystko jej przeszkadzało. Wyżywała się na innych. Stała się zupełnie inną dziewczyną. Bliscy jej przyjaciele szybko połączyli kropki. Wszystko zaczęło się odkąd Harry pojawił się na miejscu. Alice zwierzyła się swojej przyjaciółce Jen, że para często się kłóci. Jen myślała, że to tylko takie przekomarzania, na przykład, o, nie odebrałeś telefonu na czas, nie odpisałeś na sms -a. w sumie nic tak poważnego. Początkowo nie przejęła się tym wszystkim, ale widząc, co się dzieje z jej przyjaciółką, pomyślała, że Alice chyba nie mówi jej wszystkiego. Doszło do tego, że dziewczyna była tak wycofana, tak obojętna na kontakty z bliskimi, że zamieszkała ze swoją współpracowniczką z firmy Sky, Maxine. Prawda była taka, że Harry przy Alice był zupełnie inną osobą. Nie był grzecznym, dobrze wychowanym, uprzejmym chłopakiem. Miał swoją drugą twarz, którą dziewczyna bardzo szybko poznała. Harry był kontrolujący, chciał wiedzieć wszystko, co robi, gdzie jest i z kim, chciał ingerować, w co się ubiera, czy się maluje, a najlepiej, jakby całkowicie przestała się malować, żeby nie zachęcać innych facetów. Nie chciałby by spotykała się z innymi, zabraniał jej, bo wiedział, że gdy wyjdzie z przyjaciółkami, których tak naprawdę nie lubił, to pójdzie do klubu, będzie piła i tam może poznać kogoś nowego i z kimś porozmawiać. Co gorsze, może poznać jakiegoś innego faceta, a dla niego rozmowa z innym facetem była flirtem i zdradą. Przez to wszystko Alice ze strachu i stresu w krótkim czasie sporo schudła, odcięła się od bliskich, wstydziła się tego w jakiej znajdowała się wówczas sytuacji. Harry sprawdzał jej telefon, wiadomości, sprawdzał do kogo dzwoniła, kontrolował jej media społecznościowe, na przykład sprawdzał kogo dodała do znajomych, za każdym razem musiała się tłumaczyć, skąd zna daną osobę. Chłopak strasznie zaburzył jej samoocenę. Gadał jej o modelkach z Victoria's Secret, albo pytał ile ma włosów na rękach, czy dużo czy mało, a najlepiej to, żeby wysłała zdjęcie, to on sam oceni. Takim zachowaniem chciał, by czuła się gorzej. Ale Alice otwarcie mówiła mu o tym, że przez niego czuje się jak wielkie G, że jeżeli szuka osoby, którą będzie pomiatał i dzięki temu będzie poprawiał sobie swoją samoocenę i swoje samopoczucie, to musi poszukać sobie kogoś innego. Harry wymagał od Alice lojalności i wierności, ale czy sam był wierny i oddany? No cóż, nie był. Robił dziewczynie scenę zazdrości, wszczynał awantury, a w tym samym czasie umawiał się z innymi na aplikacjach randkowych, zazwyczaj na tzw. Tak szybki numerek. Co więcej, nawet tego nie ukrywał, chwalił się tym, bo chciał wzbudzać w Alice zazdrość, nie zdawał sobie sprawy, że takim zachowaniem odpychał ją od siebie jeszcze bardziej. Jakoś koniec lipca, początek sierpnia w 2016 roku do Alice napisała dziewczyna, z którą się spotkał. I wówczas wszystko się zmieniło, bo w końcu postanowiła zawalczyć o siebie. Alice miała 24 lata była piękna, młoda. Nie chciała tracić życia na kogoś takiego jak Harry, kogoś, kto ją kontroluje i zdradza. Zdawała sobie sprawę, że zasługuje na kogoś lepszego. Powiedziała sobie dość, zerwała relacje z toksykiem i robiła wszystko, by się od niego odciąć. Niestety nie było to takie proste, bo Harry nie chciał pozwolić jej odejść, więc zaczął ją prześladować. Na początku Ali spróbowała przemówić mu do rozsądku na spokojnie. On niestety dzwonił kilkanaście razy dziennie pisał SMSy, pisał, że kocha, błagał, żeby wróciła, żeby dała mu drugą szansę. Zapewniał, że się zmieni i tym razem będzie tak, jak ona chce. Gdy to nie zadziałało, rozpoczęły się wiadomości z pogróżkami. Nie wrócisz to, odbiorę sobie życie, moje życie bez ciebie nie ma sensu. To wszystko twoja wina, wszystko zepsułaś. Po tych wiadomościach Alice postanowiła go zablokować, nie chciała już tego ani słuchać, ani czytać, jednak Miarka się przebrała, gdy zaczął dzwonić, pisać do jej rodziny i przyjaciół, prosząc, by nakłonili ją do powrotu. Wówczas jej rodzina już wiedziała, jaka jest sytuacja, bo dziewczyna była zmuszona wszystko im opowiedzieć. Bliscy doradzili jej, by koniecznie powiadomiła policję, bo Harry zachowuje się, jakby był niezrównoważony psychicznie. Chłopak, mając świadomość tego, że wszędzie został zablokowany, zaczął pisać listy i wiersze. Pisał w nich, jak bardzo kocha, że jak będą razem w przyszłości, to ona zostanie jego żoną. Tak naprawdę cały czas pisał to samo. Włamał się pewnego dnia na jej facebooka, bo nie mógł wytrzymać tego, że stracił całkowicie kontrolę nad wszystkim. Sprawdzając, z kim pisze w ostatnim czasie, zauważył, że sporo rozmawia z chłopakiem o imieniu Mike. Z tych wszystkich wiadomości wynikało, że chyba znalazła sobie nowego partnera, starała się być szczęśliwa i chciała zapomnieć o tym koszmarze z Harym. On jednak nie chciał odpuścić napisał do Majka, wyzywając Alice od najgorszych, stwierdził, że zdradza go z nim, że to on jest osobą, którą Alice tak naprawdę kocha, Miał nadzieję, że po takich wiadomościach jej nowy związek się rozpadnie, ale nic takiego nie miało miejsca, bo Mike o wszystkim wiedział. Dziewczyna chciała być z nim szczera od samego początku, więc powiedziała mu o swoich problemach. Swojej współlokatorce Maxin powiedziała, że dzięki Mike'owi jest w stanie ponownie się uśmiechać, bo to złe traktowanie przez Charego spowodowało u niej zerowe poczucie własnej wartości. A tutaj spotkała kogoś, kto traktuje ją z szacunkiem. Wiadomo, że Harry na początku też był czarujący, w szczególności w tych wiadomościach prywatnych na Messengerze. Jednak po powrocie bardzo szybko pokazał, jaki jest naprawdę. Alice znała Majka kilka miesięcy, poznała go jak wyjechała w odwiedziny do swojej siostry do Niemiec. Nie chciała wszystkich też mierzyć jedną miarą, wrzucać ich do jednego wora, bo spotkała na swojej drodze prześladowcę, dlatego dała Majkowi szansę. 30 września 2016 roku doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Alice nie odbierała telefonów od Harego, więc ten pozostawił jej wiadomość głosową. Prosiłby jak najszybciej oddzwoniła, czego dziewczyna oczywiście nie uczyniła. Nie miała pojęcia, że Harry odbyje dwu- i godzinną podróż z Edynburga ze swoich koszar do Gateshead tylko po to, by się z nią spotkać. Zapukał kilka razy do drzwi. Dziewczyna nie otworzyła, udała, że jej nie ma w domu. Dziewczyny mieszkały na parterze, więc nie musiał się zbytnio wysilać, by wspiąć się po murku i zapukać w jej okno. Ta sytuacja tak bardzo ją przeraziła, że z tego wszystkiego stała bez ruchu, by tylko nie zorientował się, że jest w mieszkaniu. Kilka minut po pukaniu w okno, uchyliła lekko firankę, a na parapecie zauważyła kwiaty i czekoladki. W oddali spostrzegła Harego wracającego do swojego samochodu. Serce ze strachu biło jej jak szalone, ale to dopiero kolejna wiadomość głosowa sprawiła, że powiadomiła o wszystkim policję. W wiadomości głosowej głos Harego brzmiał przerażająco. Powiedział, mówiłaś, że tacy ludzie jak ja w końcu zabiją, ale ja nie jestem psychopatą. Brzmiał, jakby sam próbował się do tego przekonać, że wszystko z nim w porządku. Na koniec zimnym tonem powiedział Nie mam zamiaru odbierać ci życia. Dobrej nocy. Alice nie mogła więcej tolerować takiego zachowania, od razu zadzwoniła na policję, opowiedziała o wszystkim od początku. Co więcej, przepraszała osoby po drugiej stronie za to, że zawraca jej tym głowę, przepraszała za to, że nie potrafiła poprawnie ułożyć zdania, bo cała się trzęsła. Operator doradził jej, że albo może zatrudnić prawnika i uzyskać zakaz zbliżania się do niej, albo Harry może otrzymać numer PIN. Po trzymaniu tego numeru, gdyby chciał skontaktować się z Alice, od razu zostałby aresztowany. Ten numer PIN to skrót od Police Information Notice i Alice właśnie zdecydowała się na ten krok, bo pomyślała, że jeżeli Harry dowie się o tym, że może zostać aresztowany, to w końcu się wystraszy i daje jej spokój. 2 października 2016 roku w domu Alice pojawił się funkcjonariusz policji. Powiedział, że wiedzą o jej powiadomieniu, że Harry otrzymał ten numer, więc nie ma się już czym martwić, bo jest bezpieczna pod okiem policji. Jak się domyślacie, dziewczyna odetchnęła z ulgą, w końcu zrobiła to, co mogła: zablokowała, odcięła się i powiadomiła służby. Co mogła więcej zrobić? Niestety, jak się później okazało, ten numer nie miał żadnej podstawy prawnej, w rzeczywistości w sprawie Alice nic nie znaczył. Policjant, który zadzwonił do koszar w Edynburgu, by powiadomić Harego o tym, że otrzymał ten numer od Alice, powiedział jej imię i nazwisko, nawet nie rozmawiał z samym zainteresowanym, a z jego przełożonym, który przekazał mu wszystkie informacje. Wyglądało to tak, jakby osoby zajmujące się tą sprawą kompletnie miały ją gdzieś, po prostu tak musieli zrobić, poinformować go i na tym koniec tematu. Alice myślała, że odnalazła wsparcie, a było zupełnie inaczej i szybko się o tym przekonała. Gdy Harry dowiedział się o tym numerze, był wściekły, oszalał jeszcze bardziej. Każdy z jego otoczenia mówił mu, by dał sobie spokój, że po co mu problemy, ale on pozostawał niewzruszony. Napisał list, w którym wylał wszystkie swoje żale, obwiniając za wszystko Alice. Pisał, że jest w głębokim szambie, bo policja mu wszystko zabrała. Laptopa, iPada, telefon, co było kompletnym kłamstwem. Życzył jej dobrego życia z nowym chłopakiem, podkreślił, że nie będzie się z nią więcej kontaktował. List wysłał z paczką, w której znajdowały się wszystkie rzeczy kojarzące mu się z byłą partnerką, i potem Alice ponownie skontaktowała się z policją, opowiedziała o całej sytuacji, ale odpowiedź funkcjonariusza była co najmniej dziwna. Najbardziej z tej całej opowieści interesowało go to, co Harry wysłał w tej tajemniczej paczce, a nie to, że złamał zasady i powinien zostać natychmiast aresztowany. Alice tłumaczyła, że to, że napisał, że nie będzie się odzywał, było kłamstwem, bo mówił to już sto razy. Ta rozmowa zamiast jej pomóc jeszcze bardziej ją zasmuciła, bo poczuła, że jest z tym wszystkim sama, skoro nawet policja nie potrafiła jej pomóc. Jeszcze tego samego dnia skontaktował się z nią inny funkcjonariusz i także nie wykazał chęci pomocy. Zadał pytanie, czego pani od nas oczekuje? Chce, żebyśmy go aresztowali czy co innego? Alice była zmieszana i powiedziała, że nie chce, by go aresztowali. Ale prawda była taka, że ten policjant nawet nie powinien o to pytać, tylko od razu podjąć działania. Niestety stało się zupełnie inaczej i to doprowadziło do ogromnej tragedii. 12 października 2016 roku współlokatorka Alice wróciła do mieszkania po pracy. Drzwi wejściowe były zamknięte, a ona zorientowała się, że zapomniała klucza. Okno w pokoju Alice było otwarte, więc krzyczała i prosiła, by ta ją wpuściła do środka, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Postanowiła więc sama wspiąć się na murek i oknem weszła do środka. Od razu zauważyła, że coś jest nie tak, w domu był bałagan. Zadzwoniła na numer alarmowy, przerażona poprosiła o pomoc, mówiąc, że znalazła swoją koleżankę, że leży na podłodze i się nie rusza. Po chwili zauważyła, że jej twarz i usta są sine, a wokół niej jest pełno krwi. Gdy pomoc przybyła na miejsce, stwierdzono zgon 24-latki. szlochała i od razu powiedziała, że wie, kto jest sprawcą. Nie miała żadnych wątpliwości. Sekcja wykazała, że 24-letnia Alice straciła życie w wyniku przecięcia tętnicy szyjnej. Funkcjonariusze od razu udali się do Edynburga, by porozmawiać z Harrym i początkowo wszystkiego się wypierał, ale bardzo szybko zebrane dowody wskazywały jednoznacznie, kto jest sprawcą. 12 października to był piątek. Alice zwróciła z pracy, cały czas żyła w stresie, ale starała się o tym wszystkim zapomnieć, bo na weekend miał przyjechać jej nowy chłopak Mike. Przeglądała sobie ubrania, wiadomo, chciała wyglądać jak najlepiej. Nie miała pojęcia wówczas, że jest obserwowana, bo na podwórku Harry czekał na odpowiedni moment. Wyszło na jaw, że dwa dni wcześniej także był pod jej domem, robił zdjęcia okien i ogrodu, by móc sobie dokładnie wszystko zaplanować. W ten feralny piątek stał pod domem Alice kilka godzin, czekał aż wróci z pracy. W tym czasie pisał z innymi dziewczynami, umawiał się z nimi na spotkanie w wiadomym celu. Tego dnia Alice wysłała swoją ostatnią wiadomość w życiu do Majka o 18:04. Natomiast o 18:30 została odnaleziona w Łazience przez Maxine. To oznaczało tylko jedno: Harry właśnie w tym czasie dostał się do mieszkania. Nie było ciężko udowodnić mu winę, ponieważ jego telefon w tym czasie logował się w Gateshead. Na kierownicy odnaleziono ślady krwi należące do Alice. Po wszystkim jego telefon ponownie przemieścił się do Edynburga, tym razem z telefonem jego byłej partnerki. Niedaleko koszar porzucił jej telefon i narzędzie, którym odebrał jej życie. Nie zapominajmy także o jego zachowaniu sprzed kilku miesięcy. Harry to tak naprawdę Trimant Hillon. Pochodził z Indii i dopiero po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii zmienił imię na Harry. Jego rodzice byli, są, bardzo religijni i mają określone zasady, Ojciec pracował w wojsku, przez co często całą rodziną musieli się przeprowadzać. Po ukończeniu szkoły średniej Harry otrzymał stypendium i rozpoczął studia za granicą. Cieszył się z tego faktu, ponieważ z rodzicami nie miał zbytnio życia towarzyskiego. Był dorosły, a ciągle musiał być pod ich dyktando. Dlatego studia za granicą były odskocznią i to tam zaznał życia, o jakim zawsze marzył: imprezy, używki. I przede wszystkim dziewczyny. Dużo, dużo, dużo dziewczyn. Każdej nocy inna czuł się jak młody Bóg obracając co chwilę to inną panienkę. Wiedział, że gdyby rodzice wiedzieli, jakie życie prowadzi, nie wyraziliby na to zgody. Ale w końcu był za granicą, kto mógłby ich poinformować, jak naprawdę żyje ich syn. Po ukończeniu studiów zaciągnął się do wojska, do armii brytyjskiej i tam awansował do stopnia kaprala, a jego pierwsza misja była ta w Afganistanie. Podczas procesu próbował tłumaczyć się w ten sposób, że działał w samoobronie. Powiedział, że tak, że wszedł do mieszkania, ale to Alice zaatakowała go ostrym narzędziem, a on tylko się bronił. Jednak sekcja wykazała, że to dziewczyna otrzymała 24 ciosy, ponieważ z całych sił walczyła o swoje życie. Wiele z tych ran było też obronnych, natomiast na ciele Harrego nie odnaleziono nawet jednego zacięcia. Na sali sądowej wyszło na jaw, że policja popełniła szereg błędów w tej sprawie. Po pierwsze, podczas pierwszego zgłoszenia Alice nie powinna mieć wyboru numeru pin czy aresztowanie, to policja powinna była podjąć decyzję za nią, w zależności od tego, jak poważna była wówczas sytuacja. Po drugie, nikt nie brał na poważnie tego, co dziewczyna mówi. Po trzecie stwierdzono, że jej przypadek jest mniej poważny, a po czwarte to nie powinni jej się pytać, czy chce aresztu, czy nie po tym jak Harry złamał tę zasadę numeru Pin, tylko od razu powinni zacząć działać, bo to, że mimo nadania numeru odezwał się do Alice, świadczyło tylko o tym, że niczego się nie bał i czuł się bezkarny. Co więcej, porażkę odniosła także armia, która przyjmując Harego, nie sprawdziła, że już w 2012 roku były na niego zgłoszenia, że dopuścił się przemocy na swojej byłej dziewczynie. Osiemnastoletnia Eniko przeżyła dosłownie to samo co Alice: na początku fajny chłopak, dobry przyjaciel, kochanek, a później tyran niszczący psychikę. Eniko także została odizolowana od przyjaciół i rodziny, krytykował jej wygląd, zdradzał ją z innymi. A to ona ciągle była posądzana o romanse, oczywiście. Dziewczyna męczyła się dwa lata, bo tak samo była prześladowana. Jej nowy partner także był prześladowany. Harry wyzywał swoją byłą partnerkę. Co więcej, w tym czasie, gdy już dawno nie byli razem i ona miała swoje życie, on obzdorał sobie, że się jej oświadczy, więc zostanie w ten sposób jego żoną narzeczoną. Na jej szczęście w końcu udało jej się od niego uwolnić, ale na nieszczęście Alice... Znalazł sobie nową ofiarę. Sędzia podczas ogłoszenia wyroku podkreślił, że chłopak nie wykazał żadnej skruchy, nie przeprosił rodziców, był obojętny i nawet nie ukrywał tego, że nie żałuje tego, co zrobił. Nazwał go bezwzględnym i w kwietniu 2017 roku Harry został skazany na dożywocie z możliwością wyjścia na wolność po 22 latach. Dwóch funkcjonariuszy, którzy odbierali zgłoszenia, zostało ukaranych, ponieważ nie wypełnili odpowiednio swoich obowiązków, ale nie wiem w jaki sposób zostali ukarani, chociaż wątpię, że stracili pracę. Rodzice Alice pochowali swoją córkę w listopadzie 2016 roku, po czym założyli fundację ku jej pamięci, która polega na pomocy policji i ofiarom prześladowania, nakłaniają do tego, by odchodzić od tego numeru PIN, bo po sprawie ich córki widać, że to niewiele działa pomagają w dofinansowaniu szkoleń dla funkcjonariuszy, walczą o to, by zmieniać zapisy w prawie. No i przede wszystkim teraz po latach zadają sobie pytanie, czy gdyby teraz jakaś inna dziewczyna była w tej samej sytuacji co ich ukochana córka, reakcja policji byłaby inna? Czy ich praca i starania poszłyby na marne, bo tak naprawdę nic się nie zmieniło? Rodzice starają się pogodzić z losem, jaki ich spotkał niestety stracili ukochaną córkę. Jej rodzeństwo, siostrę, a przyjaciele, szczerą i prawdziwą osobę. Życie dla tych ludzi toczy się dalej, ale nigdy nie będzie już takie samo. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej okropnej historii. Dajcie mi koniecznie znać, czy kiedykolwiek o niej słyszeliście i co o niej myślicie. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, bo będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.